Gra zrobiona na silniku Unity. Mam szczęście do Unity, jak nie wiem co. Silver Trigger 64. Silver Trigger 64. Good evening 0064. O, mamy misję dla ciebie. A ja tymczasem mam dla was gameplay. Witajcie moi drodzy, ja jestem Michał, a to jest coś, czego jeszcze. Kolejny gameplay na moim kanale. Tym razem z gry Jamesa Bonda podobnej. Czyli Silver Trigger 64, będącej strzelanką na szynach, będącą zgodnie z tym, co mówi opis, strzelanką na szynach, w której strzelamy, dotykając ekranu, a gra się w nią pionowo. A jako iż Mobile Zen równie dobrze, co radzi sobie Radzi sobie całkiem nieźle nagrywarkowo z pionowym nagrywaniem i można go też i może być też tak odtworzony, to no cóż. Tak czy owak, jak zapewne zauważyliście, znowu zrobiłem sobie miesięczną przerwę, mimo iż zrobiłem się wakacje, więc powinienem dużo częściej przesyłać filmiki, ale z powodu ogromu czasu wolnego, no w tym przypadku jest to wina z mojej zwykłej niechęci. No ale cóż. W każdym razie, tak jak już wcześniej mówiłem, oto gra Jamesa Bonda podobna Silver Trigger, czyli tym razem zgodnie ze się szpiegowska naśladująca legendarne GoldenEye 64 strzelanka na szynach, w której oczywiście strzelamy do przeciwników, dotykając palcem po ekranie. No i Jest to gra, w którą gra się pionowo. A już powiedziałem, jak Mobile Zen radzi sobie, że ten TGS nie. Mobile Zen na spokojnie radzi sobie z nagrywaniem pionowym, bo przesyła je w niezmienionej, w niepołożonej formie na komputer. Wiem, bo wcześniej robiłem eksperymenty. Jak zapewne sami zdążyliście zauważyć, ta gra nie ma menu głównego, zamiast tego od razu przechodzimy do rzeczy. Dobra, jaką masz dla mnie misję, panie szefie? About an hour ago Na temat godziny wcześniej my przesłaliśmy to wideo. Zrezerwowaliśmy to wideo. Nie wiem, przetłumaczę sobie później. O! Przechwyciliśmy to wideo. Brytyjski rząd się dla nas podda. W ciągu następnych 2 godzin. Jeżeli nie, zgnieciemy Londyn z powierzchni ziemi. Jesteśmy wzrokiem. My będziemy brać prawdę. Masz 2 godziny, agencie. Będzie 2 godziny. Mam nadzieję, że będą w posesji submarinu uzbrojeni nuklearną bombę. Chcemy, abyś ich powstrzymał i rozbroił. According to our inside sources, the HQ is somewhere underneath the Moor Casino. Masz mniej niż godzinę. Powodzenia! O, i agencie 0064, jesteś szpiegiem, nie wojownikiem.
Strzelaj tylko, kiedy jest to absolutnie konieczne. No, tak więc zaczynamy. Muzyka. I tak mniej więcej wygląda ta rozgrywka. Jest zmysłowo, spokojnie i szpiegowsko. Okej, lepiej będę sobie zaprzątać głowy. Poradziłem sobie najlepiej w tym poziomie. To cóż to za agedy. Aha, i tak wygląda już strzelaniny, że nikt nie zrobił mi niczego. To nie złamają bazę tutaj ci przestępcy. Tu się wszystko dzieje tak szybciutko, że aż nie mam tego. Zobacz, czego sobie zostawimy. Nie! To mnie zaszedł. O nie, to ich szef. No i co teraz? Okej, było już prawie dobrze. Ty mnie masz, agencie 0064. Zgaduję, że twoja majestra będzie żyć innego dnia. But what was it worth it for you and for England 0064? Dobra robota, agencie 0064. Ale kryzys został zażegnany, jak na razie. I expect you full report tomorrow and thank you for saving us all. Dziękujemy za nas i wszystkich ratowałeś. Koniec! I tak to
proszę państwa, dotarliśmy do końca tej jednoprzyciskowej podróży. To było dosyć szybkie, trzeba przyznać. Ale przynajmniej nie będę miał żadnego... Nie będę musiał niepotrzebnie montować w Power Directorze. Muzyka. Kevin MacLeod. Tak gra składała się więc jedynie z trzech poziomów i ten. No właśnie. Gra zrobiona przez Markusa Siaktro. No i że niby, że co teraz takiego? I gra ta zaczyna się jeszcze raz od samego początku. No fajnie. Tak więc jeszcze raz, żeby ten materiał trochę dłużej. Niech będziecie mieli, niech wam będzie już, moi drodzy widzowie. Tym razem poprawiszy swój wynik i no. Lepiej przechodząc poszczególne poziomy. Tym razem lepiej przejdę, więc skoro więc tak, to w takim razie więc... Niech wam będzie. Przejdę ten tytuł jeszcze raz. Tym razem lepiej i no właśnie. Tego zostawię. Zostawiam tego. Drań. No i co? Jest! Osiągnąłem kompletną rangę. Ale będę musiał ten. Się jeszcze bardziej wysilić. Jeszcze zdać amunicję w krytycznych sytuacjach. Oho! Tam ktoś jest? Tego zostawię. Szliśmy właśnie sekretną drogą. O nie! Jest spoko. Muszę się dostać do tej łodzi podwodnej. No nie. Niedobry ostatni poziom. Ręce do góry. Jakaś apteczka, proszę. Ale niestety i tak zaraz później, prędzej czy później stracę zdrowie. Niestety.
No. I ten, te etapy dwa. I ten to też. Dwa. No i jeszcze jedna próba też raczej nie zaszkodzi, prawda? No, mam nadzieję, że tak. Okej. No i chcąc cokolwiek powiedzieć w tym materiale na temat gameplaya... nadmienić, że co do tych apteczek, że niby strzał w nie może spowodować, że strzał w nie może spowodować, że ich, że się nie uleczę, bo ten, że się nie uleczę, trzeba odczekać tę chwilkę i nie strzelać, no. No dobra, idziemy tak więc dalej do podziemi i próbujemy zaliczyć ten etap. Chyba pominę to. No, poddaj się. I tym razem będzie gwiazda. Jest! Są trzy gwiazdki, są trzy królewskie gwiazdki do zobaczenia. Nie. A, nie strzelajmy w to, ciekawe co się stanie. Zauważył mnie dopiero teraz, chociaż nie, to był jeszcze w sumie. Refleks. No dziękuję, może się przydać. O nie! I znowu udało mi się zdobyć trzy odznaczenia królewskie. Teraz już mogę spokojnie zakończyć to nagranie. Oczywiście, bla bla bla. Tutaj jakieś podziękowania za to, że udało mi się ochronić przed... ochronić Wielką Brytanię, Londyn i Londyn przed... Londyn przede wszystkim Londyn. Przed organizacją Wzrok. To zaiste był kolejny po drugim odcinku Tintora najkrótszy gameplay na moim kanale. Tak, drugim odcinku z Tintora. I zaiste... Tak więc dziękuję wam za oglądanie i widzimy się ponownie już w roku szkolnym. Chociaż w sumie na kanale polecam też wpaść na mój drugi kanał, gdzie też pojawiały się filmy. Raz na miesiąc, raz miesiący. Do zobaczenia.